Choć do Wielkanocy zostały jeszcze prawie 3 tygodnie, to na katowickim rynku można mieć wrażenie, że święta są tuż, tuż. Jak widać, klienci też nie czekają i zaraz po otwarciu jarmarku ruszyli na zakupy. Kupują, ale narzekają na ceny. Sprzedawcy tłumaczą, że sami płacą więcej. Surowiec jest droższy, także co dostawa po prostu to jest tam w granicach 50-20 groszy. Czasami jest podwyżka nawet o złotówkę, także to jest dosyć spora różnica. W porównaniu do zeszłego roku za mięsne produkty na jarmarku trzeba zapłacić 5 zł więcej za kilogram. Na rynku można znaleźć tradycyjne wędliny, kiełbasy i inne produkty spożywcze. Są też ozdoby, których wykonanie jest nie tylko praco- i czasochłonne, ale również coraz droższe. Trzeba oświetlić pomieszczenie, jest to prąd. Jeżeli coś trzeba podgrzać na prądzie, jest to też no, cena, która nam. Znaczy, czynnik, który podnosi nam cenę, o tak może. Mam dużo ręcznie wykonywanych, na przykład malowanych ceramicznie, to ceramika, no wiadomo, wypala się w piecu, piec na prąd. Bez ozdób można się jeszcze obejść, a pisanki wykonać samemu. Jednak na wielkanocnym stole niektórych rzeczy nie może zabraknąć. Targowiska to już nie jest tania alternatywa, ale u dużej konkurencji wcale nie bywa lepiej. Nawet w tych dużych sklepach też to nie jest za tanie, a szczególnie emeryci, no nie wiem, ja jestem sama, to wie pan, kupię jednego pomidora czy parę ziemniaczków, ale przeraża mnie to wszystko. Sprzedawcy potwierdzają, że tanio już było. Klienci coraz częściej 2 razy oglądają każdą złotówkę. Papryka, ogórki, pomidory, pietruszka, cebula, takie rzeczy. Co teraz przed świętami, tak? Wiadomo, że święta pierwsza rzecz, za chwilę komunie będą, więc cateringi pójdą ceny do góry też jeszcze bardziej. Ostatnio głośno o drogim majonezie, ale jeszcze bardziej podstawowe produkty potrafią być bardzo drogie. Niektórzy już zaopatrują się w jajka, żeby nie przepłacać tuż przed Wielkanocą, która w tym roku może być dla domowych budżetów rekordowo droga.